Majątek ziemski niedaleko Więcborka. To tutaj trafiali mieszkańcy m.in. powiatu sępoleńskiego, aresztowani w pierwszych miesiącach okupacji. Wśród więźniów było wielu urzędników, nauczycieli, kupców, rzemieślników i kolejarzy. Józef Białkowski miał 3 lata, gdy aresztowano jego ojca. Mama tam i starsze dzieci mogły go odprowadzić do Gorzelni. Tam na tej wadze był punkt zborny, a tutaj potem, jak już mieli całą grupę doprowadzoną, to wtedy do Karlewa już rodzice, nikt nie mógł odprowadzać dalej. Celem Niemców była likwidacja tzw. polskiej warstwy przywódczej. Więźniowie byli głodzeni i zmuszani do wyczerpującej pracy. Egzekucje odbywały się codziennie. Raczej rzadko używano broni i napojów, ponieważ tak jak wykazały ekshumacje, praktycznie większość osób, które zostały ekshumowane, miały po prostu odrąbaną głowę, co świadczy o tym, że po prostu w ten sposób bądź roztrzaskaną. To świadczy o właśnie tej brutalności. W ciągu niespełna 3 miesięcy zginęło co najmniej 1781 osób. Rok po wojnie ekshumowane szczątki więźniów złożono w 2 zbiorowych mogiłach. Między nimi wzniesiono kaplicę mauzoleum. Cześć i pamięci! Co roku w tym miejscu gromadzą się bliscy zamordowanych. Pochowany jest mojego męża dziadek, zamordowany. Ciocie, męża mama stale to wspominali. I ja tutaj przychodzę od najmłodszych lat, od małego, bo tu jest pochowany, akurat nie w tym miejscu, bo jak był zamordowany, to gdzieś pod górką, mój dziadek. W 81. rocznicę utworzenia obozu w Karolewie złożono kwiaty pod pomnikami oraz odczytano apel pamięci. Jest to tragiczna historia, którą uważamy, że trzeba upamiętniać i oddać w ten sposób cześć i hołd osobom pomordowanym w bardzo bestialski sposób. Po części oficjalnej odprawiono mszę w intencji ofiar obozu. Karolewo, Błażej Karczmarczyk.